Niuanse, tak, ale na pewno w dużej mierze w dzisiejszym meczu zaważyła zagrywka na tym, że był tiebreak. Gdy Jastrzębianie zagrywali bardzo dobrze, no to było bardzo ciężko, żeby skończyć akcję, ale na szczęście w innych elementach nadrabialiśmy i cieszymy się, że przed tak liczną publicznością w Warszawie, gdzie Warszawa kocha siatkówkę, udało nam się wygrać z aktualnym mistrzem Polski i to na pewno podbuduje drużynę i nie tylko, proszę zerknąć, jakie są gwiazdy w Jastrzębskim Węglu, ale to jest piękno siatkówki i sportu, gdzie po prostu nie tylko nazwiska grają, tylko cała drużyna. Bardziej by pan powiedział, że dzisiaj wasza gra falowała, czy tak, że to dwa zespoły były tak wyrównane i to dlatego były takie? Falowała to jedno, a po drugie nie mogliśmy znaleźć swojego stylu gry, swojego rytmu takiego, gdzie naprawdę jak graliśmy nasz rytm, który Warszawa prezentuje, to odskakiwaliśmy na kilka punktów i niestety w tych momentach niektórych, gdzie postawili troszeczkę presji Jastrzębianie, no to znowu doganiali nas i po prostu tak zacięty, dlatego tak zacięte było spotkanie. Jak smakuje wygrana mistrza Polski? No smakuje bardzo dobrze, tylko przypomnijmy, że to jest dopiero trzecia kolejka, nie mamy tutaj co za bardzo jakby popadać w fora optymizm i myśleć, że jesteśmy najlepsi, ale to takie zwycięstwo nad mistrzem Polski naprawdę motywuje do ciężkiej takiej pracy i pokazuje to, że idziemy dobrą drogą i że jak nie będziemy zbaczać z niej, to możemy powalczyć o medale, tak jak to było w zeszłym sezonie. Trudno było utrzymać nerwy na wody w tym czwartym secie w końcówce? Tak, to była ta piłka? No trudno było, bo jak piłkę sotową podbijam, może na challenge'u teraz będę się tutaj bronił, ale faktycznie na challenge'u nie wyglądało to tak, że ja podbiłem tą piłkę, ale ci, którzy grają w siatkówkę, ci, którzy wiedzą, jak to wszystko wygląda, to nie musi być piłka, raczej dłoń podłożona pod całą piłkę, żeby piłkę podbić. W momencie, gdy piłka spada, wystarczy tylko początek dłoni, żeby ją podbić, żeby ta rotacja była jakby większa i z jednej strony nie dziwię się sędziom, ale z drugiej strony powinni po tym challenge'u podjąć decyzję taką, że ta piłka była podbita, tym bardziej, że jak szedł do challenge'u, ostrzegałem, żeby nie wymyślił czegoś takiego, to jest piłka setowa, gdzie podbiłem i dlatego były nerwy i było moje jakby usprawiedliwianie się i tłumaczenie, bo piłka była podbita, bo nie mam problemu z tym, żeby przyznać się, że piłka nie podbita i grać swoją dalej siatkówkę, ale takie coś boli. Kędzierzyn za tydzień, też nie macie najłatwiejszego terminarza. No nie mamy najłatwiejszego terminarza, tylko ta liga dzisiaj jest naprawdę tak mocna, że patrząc na to wszystko, jak drużyny się powzmacniały, nie możemy powiedzieć, że jedziemy do Kędzierzyna i tam będzie łatwo, ale tak samo było z Lubinem, który przyjechał do nas i mało co też by doprowadzili do tiebreaka, więc każdy z nas łapie swój rytm gry, na szczęście my na 3 mecze 3 wygrane i jeszcze fajne ostatnie widowisko, które było właśnie w dniu dzisiejszym przed własną publicznością, na pewno tak jak wspomniałem, podbuduje do dalszej ciężkiej pracy. Ale te challenge to trochę w jakiś sposób muszą wam tonować emocje, bo tutaj już cieszyli się Jastrzębianie ze zwycięstwa, challenge, gra się dalej. Wy też żeście się już ucieszyli, był challenge, no i podwójna radość. Zgadza się, to ten pan sędzia w jednym momencie nagle pokazał, że był out, po czym nagle powiedział, że było po bloku, po czym Jastrzębianie wzięli challenge, czy ja jeszcze dotknąłem tym piłkę? Więc naprawdę dużo się działo i dlatego oczekuję od sędziów, żeby podjęli radykalne i stanowcze konsekwencje na zasadzie takiej, okej, że biorą odpowiedzialność siebie, w tym momencie jest na przykład decyzja na naszą lub na innych korzyść i tyle. Dzięki.